Witam kochani na kanale Fitarot. Cześć byczki kochane. I wy się kłania. To czytanie dla was na październik 2024 roku. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne i nie będzie z każdym współgrało czy rezonowało. Wiecie, to takie intuicyjnie będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, że to jest czytanie właśnie dla ciebie albo i nie. No dobra, zobaczymy, w jakiej jesteście energii w miesiącu październiku, albo może z jaką energią wchodzicie w ten miesiąc. No zobaczymy, co tutaj się pokaże. Cóż tutaj dla byka w październiku 2024 roku. I cóż my tu mamy? Naprawianie, niekończąca się opowieść, jednak wszystko w odwrocie. Wszystko, co się święci, też w odwrocie. Chociaż pokażę wam, jak te karty wyglądają. Tylko ta się pokazała, nowe życie w pozycji prostej. Dobra, będziemy sobie to wyjaśniać. Naprawianie, karta 52, karta 52, złamane serce to dziwny uzdrowiciel dusz. Nasz smutek zdziera nasze maski i rozluźnia ciasny uścisk naszej odrębności, w której postrzegamy siebie jako ja, a świat jako coś. Strata pozwala nam postrzegać siebie jako część większego schematu, otwierając nas na współczucie, empatię i zależność od innych w momencie, gdy nie potrafimy sobie sami pomóc. Prowadzi nas do ponownego stania się jednością z większą całością. Ból i cierpienie są częścią życia i nikt z nas nie będzie na nie odporny. Czy potrafisz postrzegać tę stratę, ten ból, ten dystans jako drogę powrotną do źródła? Niech twój smutek otworzy twoje serce na oścież. Nigdy nie zostaniesz w tyle. Jesteś kochany teraz bardziej niż kiedykolwiek przez ducha, który nie chce, abyś czuł się samotny. Pewnego dnia spojrzysz wstecz i rozpoznasz tę prawdę. Bardzo smutny przekaz. No niestety mam wrażenie, że coś bykom nie udało się naprawić. Masz złamane serce z jakiegoś powodu. Tego, no nie rozumiesz teraz tego, w jaki sposób, jak do tego w ogóle podejść. Jakoś takie, miałeś zamiar coś naprawić, ale się coś, no nie udało się z jakiegoś powodu. Niekończąca się opowieść również jest w odwrocie. 37 karta. Przesłanie wyroczni mówi: to jest czas, aby za wszelką cenę unikać dramatu, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawę innych ludzi. Obecnie twoja wrażliwość jest przeciążona, więc najlepiej zachować dystans. Twoja dzisiejsza mantra brzmi: nie mój cyrk, nie moje małpy. Cały ten dramat przeminie, a ty będziesz działać dalej, nietknięty i bez skazy. No, to jest, po prostu chodzi o to, by się nie przejmować ni swoimi sprawami. Jeżeli nie udało się czegoś naprawić,
No trudno. Życie trwa dalej. Karta 16. Wszystko, co się święci. To są pokazane maski, a przesłanie wyroczni brzmi: jest to sygnał, aby odejść od tego, nad czym się zastanawiasz. Na wierzchu widać błyszczące opakowanie, które maskuje coś zgniłego wewnątrz. Pogoń za tym doprowadzi tylko do trudnej sytuacji i będziesz żałować, że się w nią wpakowałeś. Trzymaj się z daleka od tego. Czy to nie cudowne, jak duch cię chroni? Lepsze rzeczy na ciebie czekają. Czeka na ciebie nowe życie, nowe doświadczenia. To tak brzmi, jakbyś. Ja mam wrażenie, byku, że ty powinieneś, czy powinnaś zostawić przeszłość za sobą. Może się starałeś, czy starałaś naprawić coś. Może jakieś stosunki w rodzinie, czy z przyjaciółmi, czy no z kimkolwiek. Ty tylko będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, o co chodzi, ale nic więcej się już nie da zrobić. No nie da, no musisz to zostawić. I zacząć myśleć o tym, co przed tobą, a przeszłość zostawić za sobą. Karta 39 o czym mówi? Kiedy wiosna budzi świat dookoła i w sobie odczuć można radość i podekscytowanie, z dnia na dzień drzewa zakwitają, ptaki wracają do domu i śpiewają swoją cudowną pieśń, a przyroda niesie z sobą wspaniałe obietnice. Cuda kuszą nas wszystkich. To jeden z tych momentów w twoim życiu, kiedy nowe pomysły cię inspirują, a nowe możliwości dają nadzieję na spełnienie twoich marzeń. W twoim świecie wszystko jest w porządku i masz energię, której potrzebujesz, aby poczuć się odnowionym. Pozwól swojemu sercu napełnić się entuzjazmem. Niech twoje światło świeci, bo to czas szczęścia. No właśnie, trzeba pozostawić tą przeszłość za sobą, sytuacji, które bolą. Być może starałeś się, czy starałaś się je, nie wiem, wyjaśnić, porozmawiać na ten temat. A może nosiłaś maskę, czy nosiłeś maskę i czy ta druga osoba. W każdym razie coś tutaj się nie udało zrobić. Przynajmniej w październiku warto zostawić tę sytuację i zacząć myśleć o czymś nowym, wdrażać w życie te swoje nowe pomysły, poznawać nowych ludzi, nowe, wszystko to, co nowe, wszystko to, co inne jest ważne w październiku dla ciebie, byku. Zobaczmy, co mają do powiedzenia karty opiekuńcze dla ciebie w tym czasie. No dobra. Trochę ich wyskoczyło. Pierwsza karta, odkrywanie. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. Odmłodzenie. Sen jest dobry na wszystko. Odśwież ciało, umysł i duszę. Odpoczynek. Odpocznij i zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Kolejna karta to spokój. Zapanuj nad chaosem.
Przyjmij ze spokojem fakt, że nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. I ostatnia z kart to wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Więc słuchajcie, no warto odzyskać ten spokój swój wewnętrzny, odpocząć od tych negatywnych emocji, dużo czasu spędzać na sen, na odpoczynek, a ścieżka pokaże się sama, właściwa ścieżka dla ciebie. No dobra, zobaczymy, co tutaj będzie chciał powiedzieć tarot dla ciebie, byczku, mój drogi, na miesiąc październik. Może jesteś w takiej energii, gdzie wydaje się, że no wszystko jest przesądzone. Zobaczcie, dziewiątka mieczy się pokazała, czyli takie nieprzespane z noce. Przejmuje się czymś, przejmuje się kimś, przejmuje się z jakimiś sytuacjami, które nie poszły po mojej myśli. Tu jest odejście od czegoś, co no, już nie funkcjonuje w twoim życiu. Może chodzi o dzieci. Zobaczmy, o co chodzi z tym głupcem. Zastanawiasz się, co zrobić. No, głupiec to dziecko, głupiec to też nowe pomysły. Możliwe, że w październiku przyjdzie ci coś nowego do głowy, co pozwoli ci zacząć coś od nowa budować. Czyli odchodzę od czegoś, co nie funkcjonuje w twoim życiu, ale jeszcze będziesz się zastanawiać, co zrobić z tym fantem. No, patrzymy dalej. Zobaczymy sobie teraz tydzień po tygodniu miesiąca października dla ciebie, byczku. No. Potem jeszcze zobaczymy, jakie sprawy będą, czy sytuacje, jakie powrócą w tym miesiącu do ciebie. Jaka sprawa pochłonie cię w tym miesiącu? Jak zakończy się ten miesiąc? Przeszkody, niespodzianki, rada, potem jeszcze miłość dla singli i dla osób w związkach, więc słuchajcie, wiele informacji na miesiąc październik, a jeżeli to będzie za mało, to oczywiście piszcie do mnie na e-mail w sprawie czytań prywatnych i zadajcie konkretne pytania, usłyszycie konkretne odpowiedzi. Więc nie bójcie się, piszcie, zamawiajcie czytania. No dobra. Co w październiku u was? Cóż w październiku dla byka? Dobrze, to zobaczymy. Pierwszy tydzień października, drugi, trzeci, czwarty. Dobra. I karty pozytywnej kreacji na każdy tydzień. Zobaczymy, co one wam będą chciały przekazać. Jedziemy. Pierwszy tydzień. Siła, moc. Siła, moc. Nie wiem, czy tutaj chodzi o to, że przezwyciężysz jakieś problemy, może chorobę, może tutaj chodzi o rywalizację w pracy. Zobaczmy, dopowiemy sobie, o co
dlaczego tutaj siła wyszła. Głównie chodzi o tą siłę, którą masz w sobie, byku. Być może nie wierzysz w swoje możliwości. No. Przezwyciężona choroba. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Tak. Mamy asa denarów. Ósemkę mieczy. I szóstkę mieczy. Czyli takie przyjdzie nowa możliwość na nową pracę, czy może przeprowadzkę. Może chodzić też o związek. Cokolwiek to jest, ty będziesz, to da ci powera do tego, by przezwyciężyć te swoje czarne myśli, to swoje więzienie mentalne, w którym siedzisz i z którego nie możesz, może nawet nie chcesz wyjść, do tej pory nie widziałeś wyjścia z sytuacji, więc ta nowa sytuacja spowoduje, że ściągniesz tą opaskę z oczu i zobaczysz, że przecież świat wygląda zupełnie w inny sposób, niż do tej pory ci się wydawało i zostawisz te czarne chmury za sobą. Czyli co? No może gdzieś wyjedziesz, może się przeprowadzisz, być może znajdziesz nową pracę czy miłość. Cokolwiek tutaj, o cokolwiek tutaj nie chodzi, zostawiasz to stare. Ten stary ból, te stare sytuacje, które już się, których się być może nawet nie da naprawić. Co? Aha, i tutaj jeszcze na to karta pozytywnej kreacji. To karta przyjaciela. Poznasz osobę, która stanie się twoim prawdziwym przyjacielem serca w pierwszym tygodniu, która może spowodować to, że spojrzysz na życie zupełnie w inny sposób niż do tej pory. Dobrze, zobaczmy kolejny tydzień. Drugi tydzień, czwórka mieczy. Czwórka mieczy. Sobie od razu sobie dopowiem. Sprawdzimy. Czwórka mieczy. No proszę, proszę. Tutaj widzę byka, który jest wycofany z życia, ale nagle pojawiają się nowe możliwości. W sensie, z jednej strony diabeł, który kusi, który namawia do rzeczy, których do tej pory nie robiłeś, czy nie robiłaś. Zrywa z tymi starymi schematami. A z drugiej strony przychodzi ktoś, z kim nadajesz na jednej fali, dogadujesz się. To jest porozumienie dusz. To jest możliwe, że chcesz się z kimś pogodzić, część z was na przykład, albo obgadać jakiś projekt, a część z was może po prostu znaleźć bratnią duszę. Te dwie sytuacje mogą wydawać się bardzo atrakcyjne i teraz w tym drugim tygodniu nie będziesz wiedział, którą wybrać opcję. A co na to karty pozytywnej kreacji? Karta wsparcia. Nigdy nie jesteś sam. Wsparcie przybędzie z każdej strony. Działaj. No proszę. Kolejny tydzień to a z kielichów. No piękne karty macie. To jest coś nowego. Może nowe osoby do... nowe przyjaźnie, nowa miłość. To są sytuacje, które będziesz mógł wykorzystać, czy będziesz mogła wykorzystać w jakimś celu. Zobaczmy, o co chodzi. Tutaj ubyka. Trzeci tydzień października. Trzeci tydzień. Ja mam wrażenie, że w tym trzecim tygodniu byk odejdzie od
partnera czy partnerki, ponieważ znajdzie nową miłość lub zmienisz pracę, bo może ci ktoś pomóc znaleźć inną pracę niż na przykład z firmy, gdzie tutaj może być szef despota, partner despota, coś koło tego. I ty tutaj w tym trzecim tygodniu uwalniasz się od kogoś, kto lubi tobą rządzić, chciałby tobą rządzić. Więc odchodzisz od tej energii, od tej osoby. Mamy kartę Słońca. Ten tydzień przyniesie ci promienie Słońca i radości. Uwolnisz się od kogoś lub od czegoś. Czwarty tydzień. Czwórka buław. Radość, szczęście, przebywanie z przyjaciółmi, rodziną. Tutaj jakieś uroczystości być może w tym czwartym tygodniu będą. Ktoś zaprosi cię na uroczystość, nie wiem, na ślub, wesele. Może sam taki będziesz się żenił, będziesz wychodzić za mąż. No zobaczmy, o co chodzi z tą czwórką buław. Więc ten październik nieźle się zapowiada bykom. No. Słuchajcie, albo ty wychodzisz za mąż, żenisz się, albo na tym spotkaniu rodzinnym kogoś poznajesz. Lub i tutaj możesz się zakochać, możesz się zauroczyć. Jeżeli nie o to chodzi, to tutaj możesz spotkać kogoś do tego, by razem jakby zawrzeć jakąś umowę, umówić się na jakiś projekt. Tutaj chodzi o te nowe sytuacje, o to działanie w nowym kierunku. A co karta pozytywnej kreacji chce powiedzieć? To jest karta Złotego Smoka. Mądrość i dobroć twojego serca przyniosą ci siłę i odwagę, by zawsze być sobą. No, piękny przekaz. Dobra, teraz zobaczymy stare sprawy, jakie do ciebie przychodzą, przyjdą właściwie w październiku. Jaka sprawa pochłonie cię w tym czasie? No, zobaczymy. Okej. Okay. Co dla byka na październik? Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym współgrały czy rezonowały. Bierzcie to, co do was pasuje, bo tak naprawdę czytania prywatne mogą po prostu wam bardziej pomóc od takich czytań ogólnych na kanale. Dobra. Sobie ułożę te karty i zaraz wam wszystko powiem. Dobra, ta też chciała wyjść. Dobrze. Stare sprawy, sytuacje, jakie powrócą w tym miesiącu. Nie wiem, czy ty się z kimś kłóciłeś, czy kłóciłaś. Ktoś pojawiał się i znika. I to tak... Taka tendencja jest jakiejś tutaj osoby, która raz z nią rozmawiasz, a raz nie rozmawiasz. Możliwe się kłócisz. Taka nerwowa atmosfera. No nie fajnie. Zobaczymy. Może chodzi o dzieci, może chodzi o sytuację z przeszłości. Z kimś z przeszłości. Tęsknisz za dziećmi, za dzieckiem. Za partnerem, ekspartnerem, partnerką, który się pojawia i znika. Pojawiam się i znikam. No. Myślisz, jak to było podczas odwiedzin
jak się dobrze bawiliście. I tu jest ta tęsknota. Jaka sprawa pochłonie cię w tym miesiącu? I mamy pazia mieczy. Obserwacja sytuacji, obserwacja tego, co się dzieje wokół ciebie. Może kogoś będziesz obserwować na mediach społecznościowych, może ktoś ciebie. Możliwe, że szukasz pracy na internecie. Może ktoś ci mówi o jakichś możliwościach, nowych możliwościach zatrudnienia. Więc tutaj przede wszystkim pokazuje mi się energia pracy, gdzie chcę znaleźć pracę, gdzie chcę zmienić pracę, coś na takiej zasadzie. Jak zakończy się ten miesiąc? Ósemka kielichów. Myślę, że odchodzisz od tego, co ci nie służy. Ósemka kielichów mówi o odejściu, że o pozostawieniu tego, co praktycznie już się nie sprawdza w życiu. Część z was może pod koniec miesiąca opuścić swój dom rodzinny, może się przeprowadzić, może odejść od partnera czy partnerki, może jesteś studentem, gdzie pod koniec miesiąca po prostu wyprowadzasz się z domu do internatu, no też tak może być. No, nowy początek, nowa umowa, tak? Więc odchodzę od, jeżeli byś siedziałeś długo w domu z jakiegoś powodu, może chodzi o chorobę, może zwolnienie jakieś, albo po prostu urlop był, to tutaj się kończy pod koniec tego miesiąca, ponieważ przychodzą te nowe możliwości z As denarów. As denarów mówi o nowej pracy, o nowym, nowa praca, nowy partner, przeprowadzka, nowa szkoła, nowa uczelnia. No i tutaj w tym królowej mieczy widzę urzędnika, z którym podpisujesz umowę, tak? Przeszkody tego miesiąca. No, wybory tutaj będą. Takie, nie wiem, w którym kierunku podążać. Takie za długo się, jak się będziesz za długo zastanawiać nad kolejnym krokiem, to ta okazja może minąć. Dokładnie. Jest szóstka mieczy, czyli coś się opóźni, coś spowoduje, że staniesz w miejscu. No to nie jest dobre na ten moment. No i to zastanawianie się. Wciąż ta dwójka denarów, czy zostać w tej pracy, w której jestem, czy może pójść do innej, czy zostać w domu z rodzicami, czy iść do internatu, wiecie, takie właśnie przemyślenia. Im dłużej nie będziesz wiedział, co zrobić w danej kwestii, no ta okazja się może po prostu już nie powtórzyć, bo na przykład w internacie będą już później zajęte wszystkie miejsca, albo w uczelni, wiecie, o czym mowa. Więc nie warto się po prostu długo zastanawiać nad kolejnym krokiem. Niespodzianka. Niespodzianka, nieoczekiwane. Ktoś
ktoś ci zaproponuje spotkanie, być może to romantyczne spotkanie, może komuś się podobasz i nawet o tym nie masz pojęcia, to cię zaskoczy. Mamy gwiazdę, ale dziewiątkę też mieczy, czyli takie niedowierzanie, że, no, że szczęście mnie dosięgło, no niemożliwe. I stawianie sobie, i robienie sobie schodów takich, nie? No, ja nie zasłużyłam, czy zasłużyłem na to, żeby ktoś się mną zainteresował, przecież jestem nieatrakcyjny, nieatrakcyjna, przecież we mnie są same wady, wiecie o czym mówię? Albo nie wierzysz, że to się uda, bo ja już tyle przeżyłam, wiecie o co chodzi, tak? Więc stawianie sobie tych schodów, kurczę, na takie spotkanie, a to spotkanie może być początkiem jakiejś pięknej miłości, albo super współpracy. Dobra, patrzymy dalej. Jaka jest rada? Gwiazda. I dziewiątka denarów. Pięknie. Uwierz, że masz przed sobą świetlaną przyszłość. Marzenia się spełniają. No, pozytywne zmiany są przed tobą, które przynoszą koniec trudnym sytuacjom. To jest tak zwane światełko w tunelu. Uwierz w to, że te marzenia się właśnie tobie spełnią w tym miesiącu. Pomyśl o sobie. Czerp radość z życia. Czerp radość z owoców swoich wysiłków, swojej pracy, tak? Cóż jeszcze? Jaka rada? Zobaczcie, ósemka mieczy, która mówi odejdź od tych myśli, które powodują to więzienie mentalne, gdzie nie widzisz wyjścia z sytuacji. Odsuń tą opaskę z oczu i zobacz, że życie jest piękne, że możesz je wykorzystać w sposób, jaki tobie jest na rękę, jaki chciałbyś wykorzystać, czy chciałabyś. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, jeszcze aniołki na koniec tego czytania. Może masz pytanie do aniołów, więc oczywiście zapraszam. Zobaczymy. Byk na październik 2024 roku. Macie już pytanko? Okej, patrzymy. Klarowna komunikacja. I bądź pozytywny. No proszę. Super. Teraz zobaczymy, co w miłości, w pracy dla osób, które są w związkach i singlami. I, no i praca oczywiście na koniec. Zobaczymy, co tutaj się pokaże. Okej. Cóż tutaj dla byka? W miłości i w pracy w miesiącu październiku 2024 roku. Piątka kielichów. Czyli jest tutaj tęsknota za czymś. Kurczę. Za kimś raczej. Dobra. Cóż tutaj u osób, które są w związkach? U singli. I w pracy. W
W jakiej jesteś sytuacji, jeśli mówię to do osób w związkach, więc siódemka pentakli, czekasz na coś, ale na co ty czekasz? Czy zaproponowałaś coś partnerowi czy partnerce i teraz czekasz na odpowiedź? Byk. Zobaczmy, o co chodzi. Może karty powiedzą. Pokażą konkrety. Kurczę. No nie fajnie. Pokazałeś, czy pokazałaś mi się w sytuacji, gdzie, no jest tutaj oszustwo, gdzie jest ktoś, kogoś oszukał, być może byłeś, czy byłaś w trójkącie, dotarło to do ciebie i teraz chcesz rozwodu? Albo jesteś świadoma, czy świadomy, że jesteś zdradzany, czy zdradzana i obserwujesz tę sytuację, jak się dalej potoczy. Kurczę, nie fajnie. Na co zwrócić uwagę? Szóstka była. Nie mam pojęcia, czy to do kogoś będzie w ogóle. To jest zwycięstwo. Na co zwrócić uwagę? Na to, że czy byłaś wykorzystywana w związku, czy wykorzystywany w związku, w którym jesteś. Przykład, gdzie ta druga połowa, twoja połowa, twój partner, partnerka realizował się, czy realizowała się zawodowo, a ty na przykład siedzisz w domu. Opiekujesz się dzieckiem czy dziećmi i nie masz chwili dla siebie. To jest takie wykorzystywanie przez drugą stronę. Przyjdzie tutaj do rozmowy, opadną różowe okulary i będziesz się zastanawiać, co robić w danej sytuacji. No, dotrze do ciebie, że no, to poświęcenie nie miało sensu. Jaka jest rada? Dziesiątka kielichów. Jaka jest rada? Warto odbudować ten związek. A chociaż zobaczmy jeszcze. Na tą chwilę tak wyszło. Chociaż no, dla części z Was można by tak powiedzieć, odbuduj ten związek, ale nie dawaj się uwięzić, tak? Patrz. Warto odzyskać tą równowagę wewnętrzną. Jeżeli to do ciebie nie pasuje, to warto, jeżeli się już naprawdę nie czujesz w tym związku, warto od niego odejść, bo czujesz się w nim jak w więzieniu. I warto odzyskać tą równowagę wewnętrzną, tak? Jeżeli odejdziesz, odzyskasz ją. Więc u każdego będzie to zupełnie inna historia, o co innego chodziło. Więc to jest jednak ogólne czytanie. Pamiętajcie o tym, tak? Bierzcie to, co do Was pasuje, co z Wami rezonuje. Dobrze. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia na tę sytuację. Masz może pytanie do nich, więc zapraszam. Medytacja przyniesie odpowiedź, czyli należałoby się wsłuchać w swój wewnętrzny głos tak naprawdę. Cóż tutaj karty przeznaczenia będą chciały ci, byczku, kochany, powiedzieć na tą sytuację? Nie. Co nie? O co chodzi? Nie wiem, jakie było pytanie, no ale zobaczymy. Trzymaj kierunek.
Nie wiem, czy to coś komuś powie. Dobra. Jedziemy do osób, które są singlami. W jakiej jesteś sytuacji? Ojejku, nudy. No ja wiem, że deszcz pada za oknem. I takie... nie wiem, co ze sobą zrobić. Nikt się nie odzywa. Cisza w eterze. Może jest ktoś koło ciebie tylko, i tej osoby nie zauważasz? Zobaczmy. I znowu dwójka denarów. Nie wierzę. Siódemka mieczy i diabeł. A z drugiej strony gwiazda. Kurczę, nie wiem, co może dla ciebie znaczyć ta gwiazda. Ja mam wrażenie, że ty kogoś tutaj już znasz. Kogoś, kto mógłby dać ci szczęście, ale ciebie po cichu interesuje ktoś seksowny, ktoś, kto rozpala twoje zmysły i nie wiesz, co zrobić. Jesteś sam, ponieważ nie umiesz podjąć decyzji, czy jesteś sama. No co warto zwrócić uwagę? Siódemka mieczy. Zobaczcie, znowu się pokazała. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Siódemka mieczy. Na co zwrócić uwagę? Siódemka mieczy. O kurczę. Słuchajcie, zwróć uwagę na to, że warto by odejść od sytuacji, która jest niepewna, która jest niejasna. To się kończy, to jest śmierć. Przejdziesz transformację wewnętrzną, czyli dotrze do ciebie, że nie warto iść tam, gdzie coś jest niepewnego, co opiera się jedynie na seksie, tak? Na tych pragnieniach, które nie mają nic wspólnego z miłością. Będziesz umiał podjąć decyzję. Nagle zobaczysz, którą drogą powinieneś pójść, w byku. No. Zwróć uwagę na te niejasne sytuacje. Nie warto iść w tym kierunku. Jaka jest rada? Właściwie to już rada była. Ale jest. Fajna karta. Głupiec, czyli zacznij wszystko od nowa, od zera. No. Spójrz na wszystko tak na nowo. Przyjrzyj się tym sytuacjom, w których jesteś. I dopiero wtedy podejmuj decyzję. Myślę, że coś ci otworzy oczy. Jakiś cykl w twoim życiu się zakończy i nowy zacznie. Tutaj mamy właśnie ten świat. Świat stanie u twoich stóp. Czyli możesz zacząć coś na nowo budować. Więc nie jesteś tak do końca przekreślony, byku. Jakby się mogło na początku wydawać. Co mają aniołki do powiedzenia, jeżeli masz pytanie do aniołów, oczywiście zapraszam. I zobaczymy ogólnie jakieś pytania. Może zobaczymy do kart przeznaczenia. Przebaczenie. A co karty przeznaczenia chcą powiedzieć tobie, byku, który jesteś singlem? Ojejku, no dobra.
Oczekuj poprawy, bądź szczery. No proszę. Zero kłamstwa, oszustwa. A o tym mówi przecież diabeł, czy siódemka mieczy. No pięknie. Dobra, teraz zobaczmy, co w pracy. Rycerz buław, czyli takie... Mam ręce pełne roboty. Biorę kilka srok za ogon i nie wiem, czy z wszystkim zdążę. Coś takiego tu widzę. Dla części z Was możesz kogoś spotkać, kto pomoże Ci znaleźć nową pracę. No, zobaczmy. No, idzie propozycja. Może jakaś pomoc, za dużo bierzesz na siebie i teraz ktoś pomaga. Ktoś pomaga z trygonu ziemi. Byk, panna, koziorożec lub to jesteś ty, który pomaga komuś. Na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? No, wiele masz do zrobienia, bardzo dużo. Nie wiesz za co się wziąć. No, to, co wcześniej powiedziałam. I mamy głupca. Nowy projekt. Ale warto do niego wziąć się na spokojnie. Czyli jakiś nowy projekt. Oprócz tego, co robisz do tej pory, może przyjść coś nowego. I warto się za to wziąć, chociaż na spokojnie. Jaka jest rada? No praca. Pracuj, dokształcaj się, zbieraj nowe możliwości. Nowe doświadczenia zawodowe. No proszę, proszę, proszę. Warto jakby... No tutaj się nowa droga otwiera tobie, byku. Możliwe, że dzięki swojej ciężkiej pracy możesz otrzymać jakiś awans. Możesz pojechać dzięki temu gdzieś, nie wiem, na jakiś wczasy, może więcej kasy dostaniesz. Albo dzięki swojej ciężkiej pracy możesz zobaczyć, że stać się na coś więcej i zmieniasz pracę, tak? Warto być przebojowym. Nie przejmować się tym, co może nie wyjść. Zobaczmy, co mają aniołki do powiedzenia dla byka na październik 2024 roku, jeśli chodzi o pracę. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Masz pytanie oczywiście, to zapraszam. Dobrobyt. No proszę. I karta przeznaczenia. Co będą chciały powiedzieć karty przeznaczenia, jeśli chodzi o pracę dla byka? Co tutaj do ciebie przyjdzie? Co będą chciały powiedzieć karty przeznaczenia? Poczuj sercem. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanie Wam się podobało. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, łapki w górę. I to tyle. Wracajcie do tego filmu jak najczęściej. Sprawdzajcie, czy Wam się wszystko sprawdza. Mam nadzieję, że tylko to najlepsze. I do następnego razu, kochani. Pa!